Witamy pięknie. Kolejny odcinek programu Moje miejsce na Śląsku. Dzisiaj naszym gościem profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Baron, kiedyś kierownik radiologii i medycyny nuklearnej Wydziału Lekarskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, również kiedyś konsultant wojewódzki do spraw radiologii, a dzisiaj spłycając emeryt czynny zawodowo. Dobrze? Tak, dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo Panie Redaktorze za zaproszenie do tego spotkania. Jest mi bardzo miło, że mogę jakimiś moimi wspomnieniami, wrażeniami z mojego 72-letniego życia na Śląsku się podzielić. Dziękuję jeszcze raz bardzo za zaproszenie. Panie profesorze, zanim o tych wspomnieniach o Śląsku i zanim o Śląsku, to wyjaśnijmy jedną rzecz, bo dla nas laików, osób, które trafiają do lekarza, są dowożeni czasami do lekarza, czego nikomu nie życzymy, to wiemy, kto to jest chirurg, specjalizacja, wiemy, kto to jest laryngolog i tak dalej, moglibyśmy wymieniać. Ale radiolog dla mnie na początku, jak no tak pomyślałem, to pierwsze i myślę, że większość osób, które teraz nas ogląda, pomyśli, radiolog to jest ten od zdjęć jak płuca, czy jak ktoś złamie nogę. Ale tu się okazuje, że bardzo daleko już, że tak powiem, ta specjalizacja poszła, bo ultrasonograf, tak, i te wszystkie inne urządzenia, które są, którymi badacie, także jak wygląda zakres wiedzy radiologa. Jaką musi pojąć radiolog wiedzę, jeżeli chodzi o medycynę? Bo dla mnie to jest mocno szerokie pojęcie. Tak, pan redaktor ma rację tutaj. Jak zacząłem pracę w 76 roku, w 1976 roku, to rzeczywiście ta radiologia była skazana tylko i wyłącznie, można powiedzieć, na tą zwykłą, klasyczną radiologię, czyli opisywanie zdjęć, które wtedy były wykonywane na kliszach rentgenowskich. Następnie już zaczęła być troszeczkę ceniona radiologia interwencyjna. Ultrasonografia jeszcze nie była. Dopiero w 1978 roku w naszej klinice, mówię w tej chwili o Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach-Ligocie, gdzie miałem przyjemność rozpocząć pracę w 1976 roku, już mieliśmy tomograf komputerowy, czyli poszerzyła się diagnostyka o klasyczną radiologię, o radiologię interwencyjną. Ja mam tą przyjemność, że od samego początku miałem wspaniałego kierownika, wspaniałego szefa zakładu radiologii, w którym się uczyłem, w którym rozpocząłem pracę. To był pan doktor nauk medycznych Zekryt Wawrzynek, mieszkaniec Zabrza, a obecnie nominowany do Zabrzanina Roku. Także tutaj miałem szczęście. To była niezwykle, jest zresztą do tej pory, niezwykle ważna osoba w radiologii śląskiej. Ale czym to jest ta radiologia? Właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, kiedyś to było tylko i wyłącznie klasyczne wykorzystanie promieni rentgena, czyli zdjęcia rentgenowskie od głowy przez szyję, przez klatkę piersiową, przez jamę brzuszną. Ale w tej chwili to jest tak. Ultrasonografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny i potężna działka radiologii zabiegowej, czym się przez ostatnie 15, można powiedzieć nawet 15-20 lat zajmowałem, a szczególnie zajmowałem się neuroradiologią interwencyjną, czyli możliwością leczenia za pomocą mikrourządzeń, mikrocewników, mikrospiral, malformacji naczyniowych, wewnątrz czaszkowych, wewnątrz naczyń mózgowych. Niezwykle interesująca metoda. Zresztą w najbliższą sobotę lecę na konferencję do Francji, która właśnie jest poświęcona, to jest światowa konferencja, właśnie nowoczesnym metodom leczenia wewnątrz naczyniowych zmian w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Ale to tak trochę żartując, osoby, które przyszły do zawodu i chciały zostać radiologiem w pana wieku, myśląc o tym, że będę miał spokój, opiszę sobie zdjęcia, to nagle teraz staliście się również lekarzami, którzy interweniują, czyli również leczą, no bo tak to po prostu, żeście oceniali, czy powiedzmy wskazywali, gdzie są jakieś ubytki. A oczywiście ta grupa lekarzy, którzy zajmują się radiologią interwencyjną nie jest liczną grupą. To jest grupa gdzieś może w granicach 20% całej populacji radiologicznej. Pozostała grupa zajmuje się diagnostyką, bo w tej chwili ta specjalizacja, którą reprezentuję, już nie nazywa się tylko i wyłącznie radiologią, czy nawet radiodiagnostyką, jak ja uzyskałem specjalizację, ale nazywa się radiologią, diagnostyką obrazową, bo w tej właśnie, w całym zakresie tej radiologii mieszczą się te wszystkie metody diagnostyczne, o których wspominałem. Jest to w tej chwili bardzo wyrafinowana metoda, wymagająca bardzo szerokiej wiedzy, bo
możliwości wykorzystania rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej są bardzo szerokie i każda dziedzina medycyny, począwszy od internej przez chirurgię, ortopedię, neurologię, neurochirurgię, musi mieć kontakt z neuroradiologią, musi mieć kontakt z tą nowoczesną diagnostyką obrazową. Ale to możemy przyjąć, my laicy, cały czas będę to powtarzał, że my osoby, które no nie tylko trafiają gdzieś tam do lekarza, że postęp, jeżeli chodzi o radiologię, jest porównywalny, gdyby go do czegokolwiek przyrównywać, do telefonów komórkowych, czy do telefonów w ogóle, że od takich prostych gdzieś tam na korbkę, czy powiedzmy na kręcone tarczą, teraz stały się wręcz komputerami. Oczywiście, jest to potężna komputeryzacja. Jak bardzo docenione są te metody obrazowania, mówię o rezonansie, mówię o tomografii komputerowej, gdyż ci, którzy wynaleźli te metody, którzy je wprowadzili do medycyny, otrzymali Nagrodę Nobla. I tutaj można powiedzieć, że jest to właśnie to, o czym mówimy, że jest to nieprawdopodobnie milowy krok do przodu. Jeżeli mogę zacytować tutaj słowa pana profesora świętej pamięci już Kokota, który w czasie zjazdu internistów już przed kilkoma dobrami laty w Katowicach wypowiedział się, że na jego oczach największy skok w medycynie, jaki się dokonał, to postęp w radiologii. Gdyż radiologia stała się właśnie niesamowicie potrzebna i użyteczna w postępowaniu diagnostycznym i, jak żeśmy już powiedzieli, terapeutycznym. To zanim wrócimy albo rozpoczniemy nasz program, bo tam są trochę inne pytania, to niech pan zaspokoi moją ciekawość, czy to, co nas spotkało ostatnio, czyli pandemia, koronawirus, czy to widać w radiologii? Wy widzicie, że ktoś przeszedł i jesteście w stanie to ocenić? Oczywiście, że tak. Ta druga epidemia w tej chwili z tym wirusem typu Omikron już na szczęście daje mniejsze spustoszenie w obrębie płuc, ale pierwsza pandemia to rzeczywiście obraz radiologiczny czasami nawet wyprzedzał objawy kliniczne. My, wykorzystując nie tylko zwykłą, klasyczną radiologię, ale obrazowanie w tomografii komputerowej, wykorzystując tak zwane HRCT, czyli obrazowanie wysokiej rozdzielczości klatki piersiowej, mogliśmy naprawdę z bardzo dużą wiedzą, z bardzo wieloma szczegółami pokazać patologię, jak otoczy się w obrębie pól płucnych. I niestety obrazy, jakie żeśmy widywali na początku choroby, w trakcie choroby, a nawet kilka tygodni po ustąpieniu choroby, jeszcze obserwujemy w badaniu radiologicznym. To na tyle, jeżeli chodzi o przedstawienie pana profesora. Teraz wracamy, czy rozpoczynamy nasz program. Pierwsze z pytań tradycyjnych. Panie profesorze, moje miejsce na Śląsku. Na pewno każdy z mieszkający gdzieś wspomni, że jego ukochanym miejscem to jest miejsce urodzenia, miejsce spędzenia swojego dzieciństwa, miejsce spędzenia swoich lat młodzieńczych. Ja oczywiście to samo powiem, czyli ja urodziłem się w Kochłowicach, dzieciństwo spędziłem w Kochłowicach, lata młodzieńcze, czyli lata licealne również w Kochłowicach, a później to już są, wiadomo, studia i wyjazd poza granice miasta Rudy Śląskiej. I tu z wielkim szacunkiem właśnie wspominam moje Kochłowice, społeczność kochłowicką, społeczność, którą poznałem wtedy. Były to bardzo ciekawe, bardzo spokojne lata. Oczywiście ja również muszę wspomnieć, bośmy już na ten temat mówili, moje 45 lat przepracowane w ówczesnym Centralnym Szpitalu Klinicznym, a obecnie w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. To jest 45 lat, gdzie 45 lat pracowałem właśnie od stanowiska, nawet bo rozpocząłem pracę w czasie po prostu studiów jeszcze jako technik elektroradiologii, a następnie jako lekarz stażysta, lekarz asystent, przez adiunkta i tak jak już pan redaktor powiedział, przez kierownika katedry radiologii i medycyny nuklearnej, gdzie przeszedłem wszystkie stopnie, jeżeli chodzi o awans naukowy, przez uzyskanie doktoratu, uzyskanie habilitacji, no i następnie uzyskanie oczywiście tytułu profesora nauk medycznych. Także są to też dla mnie bardzo szczęśliwe miejsca. Jeżeli chodzi o taką rekreacyjną część mojego życiorysu, no to oczywiście nasz Beskid Śląski. Tutaj wiadomo, że to jest blisko, że można było zawsze wyjechać. Ja byłem dużym pasjonatem narciarstwa. Od 1968 roku pierwszy raz mój wyjazd do Szczyrku był na narty i ten Szczyrk sobie w jakimś stopniu upodobałem. Wiadomo, że jest to dobry ośrodek narciarski i ten Szczyrk też jest jakimś takim miejscem moim takim ulubionym, gdzie do którego często jeżdżę, do którego właśnie zawsze wracam bardzo chętnie. Ale to dopytam jeszcze o jedną rzecz, która mnie ciekawi, bo z pozycji profesora, to co pan powiedział, od technika, od tych wszystkich najniższych miejsc, czy najniższych powiedzmy stanowisk, jeżeli chodzi o pracę zawodową, ale jeszcze wracając nawet do czasów studenckich, do czasów licealnych, jak tak pan wróci pamięcią, gdzie się nawiązują największe przyjaźnie?
No nie wiem, czy pan ma taką, że tak powiem, informację, ale jak pan wie, to moje małżeństwo to jest pani osoba, z którą się poznałem właśnie w liceum. Od pierwszej klasy licealnej byliśmy w tej samej klasie, a nasze, że tak powiem, małżeństwo rozpoczęło się właśnie już w 11 klasie, bo ówczesna klasa to była 11 klasa licealna, wtedy no stąd tak. Ale do tej pory przyjaźni moje z kolegami z liceum są podtrzymywane bardzo. Jest taka trójka osób, z którymi do tej pory bardzo blisko żyjemy, jeżeli chodzi o tych kolegów właśnie z liceum. I one są naprawdę kultywowane, one są cały czas podtrzymywane. To zanim wrócimy do tych pytań o Śląsk i o naszą historię, jeszcze jedno takie. Profesor, radiolog, Godo po śląsku? Przydaje się ten śląski? No bo Skochłowic, jak człowiek jest, to trudno nie godać po śląsku. Tak, oczywiście, że potrafię, ale teraz już tak, właśnie tak się teraz przez moment zastanowiłem. Potrafię oczywiście godać po śląsku, przy czym, żeby godać po śląsku, to ja się już muszę zastanowić. Jest to trudniej, no niestety, cały czas się przebywało w środowisku, gdzie się po prostu trzeba było wyrażać poprawną polszczyzną, w środowisku studenckim, w środowisku lekarzy, z którymi się obcowało. Niewielu mimo wszystko jest Ślązaków, ale oczywiście śląska mowa jest dla mnie cały czas znana i blisko rozumiana, także tutaj nie ma żadnych problemów. To pójdźmy jeszcze tropem radiologii, bo rozmawiając, nie ukrywam, że pytałem kilka osób o pana profesora. Taka informacja, jak zapytałem, to arteriografia, taka część radiologii, i powiedziano mi, że jest pan w tej części radiologii pionierem, że to jakby pan był jedną z osób, która, że tak powiem, uczyła ludzi na Śląsku, a nie tylko na Śląsku, bo i w Polsce, i pan był jedną z pierwszych osób wprowadzających tą dziedzinę tutaj u nas. Więc tak, arteriografia, czyli badanie tętnic, bo arteria to jest tętnica. Czasami wszyscy mówią, tętnica to jest wszystko, prawda? Wiadomo, że mamy układ tętniczy, układ żylny, jeszcze układ limfatyczny. Ale tętnica, czyli arteriografia. Tutaj nie mogę sobie, że tak powiem, przypisać tego pionierstwa na Śląsku, bo na Śląsku pionierem w tej arteriografii to był właśnie wspomniany już przeze mnie wcześniej pan doktor Zygfryd Wawrzynek. On na Śląsku pierwszy to wprowadził, pierwszy zabieg z zakresu radiologii interwencyjnej w Polsce właśnie pan doktor Zygfryd Wawrzynek wprowadził. Natomiast ja na Śląsku rzeczywiście wraz z panem profesorem Grzegorzem Opalą, neurologiem, w pewnym okresie ministrem zdrowia w Polsce, wprowadziliśmy leczenie wczesnego udaru niedokrwiennego na Śląsku, jako pierwsi na Śląsku, a jedni z pierwszych może również w Polsce, tutaj możemy dyskutować. Czyli leczenie wczesnego udaru niedokrwiennego, czyli wczesne leczenie objawów neurologicznych, a również, tak jak ja już powiedziałem wcześniej, możliwość tej neuroradiologii interwencyjnej również w leczeniu tętniaków i malformacji tętniczo-żylnych naczyń ośrodkowego układu nerwowego. I tutaj rzeczywiście możemy sobie powiedzieć, że byłem jedną z tych pierwszych osób na Śląsku, które to wprowadziło. I co sobie bardzo cenię, że będąc już w tej chwili na emeryturze, zostawiłem pracownię radiologii zabiegowej, pracownię neuroradiologii zabiegowej. Już na pewno w takich rękach młodszych moich kolegów, jeżeli mogę wymienić, to wymienię w tej chwili osobę wiodącą, która mnie zastępuje, pana doktora Miłosza Zbroszczyka. Jest to zespół w tej chwili 5-6-osobowy, który naprawdę ten przeze mnie rozpoczęty kierunek neuroradiologii interwencyjnej bardzo dobrze kieruje. Oczywiście nie byłoby postępów tej neuroradiologii z punktu widzenia radiologa, gdyby nie niesamowita współpraca z neurologią i z neurochirurgią. Już wspomniałem nazwisko pana profesora Grzegorza Opale, ale musiałbym również wspomnieć tutaj nazwisko świętej pamięci już niestety pana profesora Piotra Barzowskiego, kolegę z Zabrza, kolegę neurochirurga, który właśnie miał ten sam sposób patrzenia na pacjenta jak ja, czyli za wszelką cenę wprowadzić nowoczesną metodę leczenia. A tą nowoczesną metodą leczenia oprócz operacji neurochirurgicznej jest właśnie operacja wewnątrznaczyniowa, zabieg wewnątrznaczyniowy leczenia tętniaka. I tutaj rzeczywiście możemy sobie na Śląsku przypisać to pierwszeństwo, to wprowadzenie tej metody. To przejdźmy już teraz do kolejnego pytania, czyli historia, która wydarzyła się na Śląsku i mogła wydarzyć się tylko na Śląsku. Na chwilę odejdźmy od medycyny. No tutaj sobie, jeżeli pan redaktor pozwoli, przygotowałem tylko takich wydarzeń. Jak każdy śląski chłopak, wiadomo, że jesteśmy wszyscy zakochani i wpatrzeni w futbol. Ja oczywiście nie mogłem, znaczy mogłem być uczestnikiem, bo to był 57 rok, ale nie byłem wtedy na tym stadionie śląskim i większość z nas pamięta mecz
przynajmniej z historii, Polska, Związek Radziecki, bo mówię w tej chwili o Związku Socjalistycznym Republik Radzieckich, wygrany przez Polskę 2-1. Historyczne wydarzenie, o którym wszyscy w tej chwili mówią, o którym wszyscy wiemy, rola naszego chorzowianina, pana Gerarda Cieślika, świętej pamięci już i jeszcze musimy tutaj wspomnieć drugie nazwisko, też bohatera tego meczu, nowobytomianina, pana Lucjana Brychczego, który również był, wiadomo, uczestnikiem tego spotkania i który również tam bardzo wiele, że tak powiem, wniósł do tego zwycięstwa. Jedyny był współautorem tej bramki, którą strzelił pan Gerard Cieślik. Także to wydarzenie, uważam, powinno przejść do historii i o tym każdy Ślązak powinien wiedzieć i każdy powinien wiedzieć o tym, że historia tego wydarzenia ma również takie pewne podłoże tego, co myśmy doświadczyli od Związku Radzieckiego. Ja oczywiście nie chcę w tej chwili wnikać w żadne szczegóły polityczne, ale wiadomo, jaka była atmosfera w tamtym okresie na Śląsku i co te 100 tysięcy osób na Śląsku myślało i jakie brawa ci autorzy tego spotkania otrzymali właśnie dzięki temu, że Związek Radziecki ówczesny został pokonany. Także tutaj chciałbym to bardzo, bardzo mocno zacytować. Kolejne spotkanie, w którym brałem udział, tak się składa, że również przeciwko Związkowi Radzieckiemu, tu już byłem, że tak powiem, w pełnym słowa znaczeniu uczestnikiem tego spotkania, to mecz hokejowy w czasie Mistrzostw Świata na Śląsku, w Katowicach, w czasie chyba 43. Mistrzostw Świata, gdzie również wygraliśmy ze Związkiem Radzieckim. To było jedne do tej pory zwycięstwo nad Związkiem Radzieckim, no i nad obecną Rosją. Także też przeszło to do historii. 3 bramki Jobczyka, 6-4 wygrana. To było niezmiernie ważne. No i jeszcze chciałbym wspomnieć o takim niezmiernie istotnym wydarzeniu, w którym też brałem udział, a w którym też ten Śląsk, bo żużel na Śląsku był bardzo mocny w ówczesnych czasach, bo teraz tu może już mniej Śląsk odgrywa rolę, inne kluby odgrywają większą rolę, ale w ówczesnych latach, mówię w tej chwili o roku 73, Śląsk był bardzo mocny i ta impreza na Śląsku, te 100 tysięcy osób, a nawet podają niektórzy, że 115 tysięcy osób i zdobycie Mistrzostwa Świata przez Szczakiela, przez Jerzego Szczakiela, to było coś nieprawdopodobnego i tutaj to też przeszło do mnie jako do ówczesnego młodego człowieka, bardzo, bardzo w pamięci utkwiło pojedynek z Ivanem Augerem, z Ole Olsenem. To były niezwykle istotne z punktu widzenia historycznego zwycięstwa i ja uważam, że właśnie teren Śląska, teren Stadionu Śląskiego mógł rzeczywiście zadecydować o tym, że doszło do tych zwycięstw. Ja jeszcze panu przerwę, bo tam jeszcze mało się o tym mówi, ale w tym zwycięstwie tam właśnie Szczakiela, czy tym, co się stało, miał udział również człowiek ze Śląska, Świętochłowic, Paweł Waloszek. Gdyby Paweł Waloszek nie zabrał Małdżerowi punktów, to wtedy nie byłoby tego pojedynku pomiędzy Małdżerem a Szczakielem i wtedy Szczakiel nie miałby srebrny medal, tak? Już by, nie byłoby tego barażu, ale Paweł Waloszek, który zajął wtedy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, 8 miejsce, on zabrał właśnie Małdżerowi punkty. No, jeżeli jeszcze z takich wydarzeń, które mnie utkwiły jako nastoletniemu chłopakowi w pamięci, no to oczywiście przyjazd prezydenta ówczesnego Francji, Charlesa de Gaulle'a do Polski i jego słynne słowa w Zabrzu. To był 67 rok, to był wrzesień 67 roku. Jeżeli pozwoli pan radny, to zerknę do notatek, żeby mnie przekręcił, gdzie były takie słowa wypowiedziane przez pana prezydenta. Niech żyje Zabrze, najbardziej śląskie miasto ze wszystkich śląskich miast, czyli najbardziej polskie ze wszystkich polskich miast. No pamiętamy, że to był 67 rok. Wiadomo jeszcze, jaka była sytuacja polityczna w tamtym czasie. Wiadomo, że nasze granice, te zachodnie granice, no były granicami oczywiście oficjalnymi, ale jeszcze się pewna niepewność kryła i wypowiedzianie tych słów przez pana prezydenta Francji było niezmiernie korzystnie odebrane przez Polskę. I jak wszyscy uczestnicy tamtego spotkania wspominają, to autentyczne spotkanie z prezydentem Charlesem de Gaulle w Zabrzu było takim spontanicznym spotkaniem. Być może nie wszyscy wiedzą, że pan prezydent Charles de Gaulle jako porucznik armii francuskiej w 1921 roku dowodził tam pewnym oddziałem francuskim, który nadzorował przebieg powstań śląskich. Jego, że tak powiem, miejsce lokalizacji to był Bieruń i właśnie w czasie tej wizyty przygotowano dla pana prezydenta już wtedy Francji pomieszczenie, w którym on jako oficer armii francuskiej przebywał w Bieruniu, w tej gospodzie bieruńskiej, gdzie zresztą podobno do tej pory nie byłem tam nigdy, ale do tej pory podobno jest miejsce, które jest właśnie poświęcone bytu pana prezydenta Charlesa de Gaulle'a w Polsce. Także taka bardzo ciekawa historia. Także jest to takie bardzo ciekawe dla mnie i bardzo
można powiedzieć, istotne zagadnienie. Człowiek Charles de Gaulle, na którego chyba, ja nie wiem, może i księgi Guinness, do księgi Guinnessa trzeba by zajrzeć, bo człowiek, na którego nie wiem, już chyba w setkach liczą próby zamachu na tego człowieka, łącznie z tym, że ktoś nawet armatę sprowadził pod Paryż i próbował w ten sposób unicestwić, że tak powiem, życie pana. No tak, bo musimy pamiętać o jego roli jako tego, który, że tak powiem, nie poddał się hitlerowskiemu reżimowi, no i który prowadził wiadomo jaką wojnę we Francji, nie poddał się reżimowi Vichy, tylko po prostu prowadził zupełnie. Także niezwykle wybitna postać historyczna, także tu bardzo, bardzo ciekawa postać. Panie profesorze, teraz... Jeżeli jeszcze mogę, to bo tak nie, że sobie zostawiłem to na koniec, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o 1983 roku, bo nie możemy my jako Polacy zapomnieć o świętej pamięci świętym Janie Pawle II i jego wizytę na Muchowcu w 1983 roku. Ten tłum ludzi, który tam się zgromadził, 1,5 miliona ludzi. Tutaj też, jeżeli byśmy tak do historii sięgnęli, to nasz ówczesny arcybiskup katowicki Bednosz chciał, żeby już w czasie pierwszej wizyty w 1979 roku była wizyta papieża na Śląsku w piekarach śląskich, ale niestety ówczesne władze nie wyraziły na to zgodę i dopiero udało się ten przyjazd papieża do Polski zorganizować w 1983 roku na Muchowcu. Słynne kazanie o Ewangelii pracy, nie będę oczywiście cytował, bo nie jestem, że tak powiem, tą osobą, która jest kompetentna do zastrzeżenia, do cytowania, ale to na pewno to kazanie, jeżeli ktoś sięgnie do notatek, do komentarzy, w sercach wielu i umysłach przede wszystkim wielu Polaków zostanie jako ten etos pracy, Ewangelia pracy, możliwość zrzeszania się, bo on poruszył bardzo wiele problemów. Pamiętajmy, że mamy 83 rok, rok, który jeszcze był rokiem stanu wojennego. Już oczywiście te wszystkie represje stanu wojennego zelżały, ale jeszcze to było. I że tutaj ta wizyta miała również nieprawdopodobny charakter, wpływ na śląskie społeczeństwo. Ja nie uczestniczyłem bezpośrednio w tym spotkaniu. Ja w tym czasie już myśmy zabezpieczali z punktu widzenia medycznego to wydarzenie. Byłem w szpitalu, miałem dyżur w szpitalu, ale oczywiście byłem uczestnikiem poprzez telewizję tego spotkania. Także też na pewno w pamięci i w sercu na długie, długie czasy zostanie to spotkanie z Janem Pawłem II w Katowicach. Panie profesorze, pójdźmy jeszcze teraz, że tak powiem, w inne rejony. Kolejne pytania, te podstawowe, zostawimy na razie. Pytając osoby różne o postać profesora Barona, wszyscy zaznaczali, że po pierwsze dobry człowiek, po drugie bardzo skrupulatny i dokładny w tym, co robi, i to się podobno nawet przekłada na wyjazdy pana. Podobno lubi pan podróżować, a jak już jedzie pan, to ta podróż jest przygotowana z dokładnością co do metra i co do minuty pobytu w każdym miejscu. No tak, bo życie mnie nauczyło, że muszę być dokładny. Może to też wynika właśnie z mojej pracy jako lekarza radiologa. Nasz wynik jest zawsze wynikiem na papierze. Jeżeli się raz oddyktuje, czy własnoręcznie napisze wynik, to on jest w formie dokumentu i on musi być dokładny, on musi zawierać wszystkie informacje. I życie mnie tego nauczyło, że musisz w życiu być dokładnym. Jeżeli będziesz bałaganiarzem, to naprawdę niewiele osiągniesz. Tutaj to życie trzeba sobie tak ułożyć, żeby tą każdą minutę naszego życia umieć wykorzystać, żeby ta każda minuta życia nie była zmarnowana. Mnie się to tak udało. Na pewno pan redaktor wie, że oprócz pracy w Śląskim Uniwersytecie Medycznym, czyli pracy w klinice, pracy ze studentami, pracowałem również jako lekarz, ówczesny lekarz rejonowy, obecnie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, przez 31 lat w przychodni rejonowej na pokoju w Nowym Bytomiu. I właśnie ta możliwość wykorzystania jednej strony diagnostyki, z drugiej strony możliwości autentycznego kontaktu bezpośredniego z pacjentem, korzystania z ówczesnej możliwości leczenia pacjentów z farmakologii, pozwoliła mi również na to, że mogłem mieć szerszą informację na temat pacjenta. I diagnostyka, i terapia, i leczenie, i bezpośredni kontakt. Ale właśnie to, o czym pan mówił, że to szanowanie czasu jest bardzo ważne, bo ja przyjeżdżałem do przychodni w granicach 15, 15.30, 16, nawet czasami jak mi się przyciągnęło, i zawsze ci pacjenci czekali, nigdy nie usłyszałem złego słowa ze strony pacjentów, i pracę w tej przychodni ja sobie bardzo cenię. I sobie cenię również, że stosunek pani kierownik, pani doktor Ireny Szmerś-Leć, która wtedy pracowała, była kierownikiem tamtej przychodni, która mi pozwoliła właśnie na to, żeby być i tu, i tam,
to sobie bardzo cenię, bo dzięki temu mogłem przez 31 lat właśnie spełniać jeszcze rolę lekarza POZ-u. Musiałem zrezygnować wtedy, kiedy, jak wspomniałem na wstępie, rozwinąłem tą neuroradiologię, bo neuroradiologia to jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu do dyspozycji i tu już wtedy nie można było pogodzić tych dwóch rzeczy. Ale to miałem takie pytanie, czy takie stwierdzenie zostawione na koniec, ale wywołał pan to o tych godzinach różnych pracy, bo w tych wszystkich informacjach, które, no tak jak mówię, gdzie kogokolwiek spytałem, to wszyscy mówili, że tak, dobry człowiek, skrupulatny i wszystko ochy, achy, ale powiem panu, znalazłem taki jeden punkt. Przyjmowanie pacjentów o godzinie 6 rano, to już jest, że tak powiem, nie mieści się w mojej głowie, dlaczego o 6 rano trzeba być u pana profesora. To się łączy właśnie z tym wykorzystaniem czasu. Nieraz chciałem już zrezygnować z tej godziny 6 rano, ale niestety, może nie tyle niestety, ale pacjenci nie chcą wyrazić zgody na to. Ja nie dysponowałem żadną inną godziną, żadną inną możliwością czasową pracy, jak tylko i wyłącznie poświęcić jeszcze tej ultrasonografii, bo głównie to były badania ultrasonograficzne wykonywane w tych godzinach o godzinie 6 rano. I pacjenci przychodzili, pacjenci chcieli, więc ja oczywiście poświęcałem jeszcze tą godzinę, półtorej godziny przed pracą w Centralnym Szpitalu Klinicznym właśnie na pracę dla tych pacjentów. Bo jeżeli jeszcze tylko mogę wspomnieć, ja pierwszy w Rudzie Śląskiej wprowadziłem ultrasonografię. Chyba to był 1986 rok, kiedy od ówczesnego konsultanta wojewódzkiego do spraw radiologii, właśnie już wspomnianego doktora Zygfryda Wawrzynka, otrzymałem, ja w cudzysłowie otrzymałem, jako mieszkaniec z Rudy Śląskiej, jako osoba, która już wtedy potrafiła posługiwać się ultrasonografią, ultrasonograf dla Rudy Śląskiej z jednym tylko i wyłącznie punktem zobowiązującym mnie do szkolenia. Ten ultrasonograf umieściliśmy w szpitalu w Wirku, bo miałem kontakt ze szpitalem właśnie w Wirku. I tam w szpitalu w Wirku na pierwszym piętrze na terenie oddziału chirurgicznego prowadziłem tą pracownię ultrasonograficzną. I tak jak właśnie już powiedziałem, miałem tylko i wyłącznie możliwość tej godziny 6. Ale proszę mi wierzyć, i koledzy lekarze z wielką chęcią przyjeżdżali tam się już uczyć, jak również pacjenci byli. I w związku z tym to zostało do dzisiaj. Ja uważam, że jeżeli są pacjenci, a pacjenci chcą, ja jestem do dyspozycji, także tutaj nie ma. Ja to oczywiście nikogo nie zmuszam do tej godziny, ale ja niestety inną możliwością czasową nie dysponuję, nie dysponowałem, także tutaj jest. Ja nawet pamiętam taki artykuł, oczywiście nie pamiętam redaktora, który ten artykuł napisał, to chyba było w Chorzowie, jakie jest czasopismo? Chorzowianin, Tuba Chorzowa? Jeszcze wcześniej. Może jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej, no nieistotne. Przeczytałem na mój temat artykuł, że zmuszam pacjentów do przychodzenia o 6, no więc oczywiście jest to dużym nieporozumieniem. Tylko ci, którzy chcą przyjść na godzinę 6 rano, mogą przyjść. Ja z moją wiedzą, moją umiejętnością wykonywania badań się bardzo tutaj, że tak powiem, posłużę i chętnie wszystkim pacjentom na to pytanie, co ich gnębi, co można im zdiagnozować, jeszcze odpowiem. Wspomniałem jeszcze o szkoleniu i tak jak powiedziałem, grono tych starszych kolegów lekarzy, którzy obecnie posługują się ultrasonografią, tutaj musiałbym wymienić doktora Staszka Jachimka, doktora Jana Dworaka z ginekologów, wiele, wiele nazwisk wymienić, pana doktora Eliasa i tak dalej, którzy właśnie na tym aparacie w Wirku w szpitalu przeszli te pierwsze szlify ultrasonograficzne. Także to też sobie bardzo cenię, że ci koledzy przyjeżdżali na tą godzinę 6 rano, uczyliśmy się wspólnie, no bo każdy z nas, ja zawsze uważam, się uczy. Także tutaj to wiele, wiele tutaj też wniosło do postępów w diagnostyce ultrasonograficznej. Ale z pana wypowiedzi wynika, no sami to widzimy, że jako radiolodzy chociażby o ultrasonograf nie zamknęliście się, nie zawłaszczyliście go, ale podzieliliście się z innymi specjalnościami, z innymi lekarzami, którzy teraz sami wykorzystują, bo po prostu potrafią obsłużyć to urządzenie sami. I ja w tej chwili uważam, że jest to niezmiernie istotne, że właśnie stało się tak, że tą ultrasonografię wykorzystują wszyscy specjaliści. Ultrakardiografia, czyli możliwość diagnostyki serca. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja jako radiolog, mimo że jako młody radiolog zajmowałem się diagnostyką serca, wykonywał UKG serca. Badanie ginekologiczne, tak samo, badanie położnicze. To są wszystko te metody, które opanowali ginekolodzy, opanowali kardiolodzy i lub jeszcze inni specjaliści. Zupełnie odrębna działka w ultrasonografii układ mięśniowo-szkieletowy, gdzie też albo ortopeda, albo lekarz radiolog, który się zajmuje. To się stała bardzo szeroka dziedzina wiedzy, także nawet w takiej ultrasonografii musimy już oddać pewne pola do tych osób, które zajmują się tą działką medycyny.
To panie profesorze, wróćmy do trzeciego pytania, czy zadajmy trzecie pytanie, jeżeli chodzi o nasz program. Stacja Biblioteka wymusza, jakby, tak żartując oczywiście, wymusza, pytanie o wydarzenie kulturalne, jeżeli chodzi o Śląsk, związane ze Śląskiem. Książka, teatr, film, coś, co pana zainteresowało albo coś, co zrobiło jakieś wrażenie. No i znowu tutaj jako Ślązak muszę podkreślić niezmiernie istotną rolę Kazimierza Kuca, świętej pamięci już Kazimierza Kuca. Każdy zna Paciorki jednego różańca, Sól ziemi czarnej i wiele innych jego filmów, które w każdym z nas Ślązaków utkwiły. Oglądaliśmy te filmy i wiemy, jak został pokazany Śląsk, jak został pokazany pracownik, górnik na Śląsku, osoby pracujące na Śląsku. Ja sobie bardzo cenię te trzy podstawowe filmy, które w tej karierze, w tym zbiorze filmów reżyserowanych przez Kazimierza Kuca występują. Jest to bardzo, bardzo ważne. Jeżeli chodzi o książki, no to już tutaj chciałbym zwrócić uwagę znowu na kilka pozycji i tutaj przede wszystkim chciałbym zwrócić to bardzo ciekawą pozycję, którą ja kiedyś otrzymałem w prezencie, nawet nie spodziewałem się, że tak będę lubił tą książkę i tyle razy do niej wracał. To jest książka Pokażę wam inny Górny Śląsk, czyli katalog zbiorów pocztówek, powstała książka w Muzeum Śląskim w Katowicach. Bardzo, bardzo i z wszystkich i słuchaczy i zachęcam do zapoznania się z tą ewentualną publikacją. No, kolejna bardzo ważna książka, która mi też dostałem ją oczywiście też w prezencie, bo wiadomo, że te książki w prezencie się otrzymuje, to jest Korfanty Silna Bestia. Wiadomo, kim był Korfanty dla Śląska i przedstawienie jego sylwetki w tej książce jest tam też bardzo ciekawe i też uważam, że to jest bardzo ważne. No, z takich już po prostu pozycji może mniej rozległych to jest pozycja dotycząca 650-lecia Kuchłowic. To jest taka bardzo ciekawa i uważam, że każdy mieszkający na Śląsku, a szczególnie kuchłowiczanin, powinien się z tym zapoznać. O, i ja tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o postaci, którą ja osobiście bardzo cenię, z którą miałem bardzo bliski kontakt, księdza profesora świętej pamięci już Góreckiego, w pewnym okresie proboszcza parafinowo-bytomskiej, autora wielu publikacji. I tutaj szczególnie taką pozycją, którą ja też sobie bardzo cenię, jest pozycja dotycząca Pielgrzym, duszpasterstwo, profesor, to jest księga jubileuszowa z okazji 70-lecia właśnie pana profesora Jana Góreckiego. Też do tej książki zachęcam. A ostatnio nie ukrywam, że do przeczytania tej książki zachęciła mnie koleżanka, też pani profesor nie mająca nic wspólnego jako Ślązaczka, obecnie pracująca w Radzie na Śląsku, też pani profesor radiologii, książka pod tytułem Kaść, książka Zbigniewa Rokity. Na pewno jest znana panu redaktorowi. I ja też wszystkim ją polecam. Oczywiście jest to coś ciekawego, jak autor przedstawia to, do czego dochodzi jako osoba już w tym momencie nie mieszkająca na Śląsku, ale mająca swoje korzenie ze Śląska, przedstawiająca właśnie tam losy Ślązaków w oparciu o tą Ostropę, o tą ówczesną podgliwicką miejscowość, a w tej chwili jest to już wchłonięte przez Gliwice. Także ja też bardzo, bardzo wszystkich zachęcam do przeczytania tej książki, tego Kaś, że tak powiem. No i ja już tutaj z panem redaktorem w kuluarach żeśmy rozmawiali, ale chciałbym wspomnieć, bo nie spodziewałem się, że tutaj państwo znacie mojego bratanka, mojego chrześniaka, czyli imiennika Jana Barona i jego zbiór poetycki Psińco. Książka bardzo ciekawa, znaczy książka, zbiór poetycki bardzo ciekawy, ale ja jako lekarz nie mogę za bardzo tego docenić, ale kiedy przeczytałem recenzję tej książki, kiedy zobaczyłem, do jakich nagród ta książka była nominowana i jakie nagrody otrzymała, Nagrodę Kościelski, Nagrodę Hoffmana i tak dalej, no, byłem tym bardzo zaskoczony i jestem pod dużym wrażeniem, że właśnie tam jest bardzo dużo słów śląskich w tym właśnie w tej książce używanych, że właśnie mogło się to przebić i zostało to, nazwijmy to, w świecie ogólnopolskim dostrzeżone i jednak tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli znowu mógłbym zacytować tutaj jest taki jeden komentarz jednego z jurorów tej właśnie książki, że werdykt jury za 2021 rok jest wyrazem uznania dla wybitnego poety obdarzonego indywidualną dykcją, umiejętnością wyrażania spraw ważnych,
poprzez sugestywne obrazy poetyckie. Poezja Jana Barona operuje elementami języka śląskiego i śląskiej mentalności, a zarazem podejmuje kwestie metafizyczne przejawiające się w realiach codzienności. Także no, ja byłem pod dużym wrażeniem tych recenzji, które otrzymałem. Także uważam, że to też jest coś niezmiernie istotnego, coś, co my Ślązacy powinniśmy powiedzieć. Jeżeli jeszcze mogę wspomnieć w dwóch słowach o kimś, kogo ja osobiście bardzo cenię. Poznałem tą osobę jako młody lekarz. Myślę tutaj o Janie Stefanie Dworaku, czyli osoba, która jest była nowobytomianinem, byłym wiceburmistrzem Nowego Bytomia po wojnie. Osoba, którą na pewno środowisko śląskie zna i której nie trzeba, można powiedzieć, rekomendować. Ale ja otrzymałem od tego pana wiele takich jego pozycji przez niego napisanych i ja sobie to bardzo cenię i uważam, że osoby mieszkające na Śląsku, w Rucie Śląskiej, również powinny o tej osobie pamiętać, to, że tutaj jest to bardzo, bardzo ważne. I może, jeżeli jeszcze mogę wspomnieć, to też jako Ślązaka nas i osób mieszkających na Śląsku powinno być to pierwsza operacja serca na Śląsku. Pan profesor Zbigniew Religa, osoba, która wiadomo przyjechała na Śląsk z Warszawy, ale z Śląskiego Centrum Chorób Serca zrobiła ośrodek o renomie międzynarodowej, o renomie światowej. Wyuczyła tutaj młodszych kolegów, pana profesora Andrzeja Bochenka, pana profesora Mariana Zębali, świętej pamięci. No i przede wszystkim pamiętajmy o tym pierwszym przeszczepie serca, który w Polsce został dokonany na Śląsku. To jest też bardzo, bardzo ważna tutaj informacja. Ja miałem tam taki mały udział, bo wiadomo, żeby móc pobrać narząd do przeszczepu, no to trzeba wpierw stwierdzić śmierć mózgową. I w tych pierwszych zabiegach uczestniczyłem jako ta osoba właśnie wykonująca te badania arteriograficzne, bo śmierć mózgową stwierdzamy na podstawie braku przepływu przez naczynia wewnątrzczaszkowe. No i tam po prostu trzeba było to badanie arteriograficzne wykonać i kilku tych pacjentów, tych dawców niestety musiałem wtedy to wykonywać. I stąd też to wydarzenie jest bliskie mojemu sercu. Zabrze przygotowuje się, znaczy jest już projekt, jest już chyba odlew nawet zrobiony pomnika pana profesora Religi i mam nadzieję, że również profesor Zembala zostanie uhonorowany chociażby ławeczką, która będzie obok tego pomnika i można będzie usiąść i pobyć z tymi dwoma wielkimi osobami, jeżeli chodzi o medycynę i jeżeli chodzi o Zabrze. Panie profesorze, powoli zbliżamy się do końca. Zostało nam jeszcze jedno podstawowe pytanie. No powiedzieliśmy teraz emeryt, ale czynny zawodowo. Tychy to jest teraz to miejsce, gdzie pan pracuje i gdzie pan kieruje kolejną placówką, czy kolejną, tam od zawsze w Tychach tak, pan był. To jest to oczywiście niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, jest to coś, co udało nam się z trójką kolegów stworzyć w 1992 roku. Byliśmy w Polsce drugą pracownią, która otworzyła prywatną tomografię komputerową. I ta placówka się przez te 30 lat rozwinęła, tam już w tej chwili są wszystkie urządzenia, które służą w diagnostyce radiologicznej i rzeczywiście tam w tej chwili większość czasu spędzam. I nie ukrywam, że po przejściu na emeryturę miałem propozycje z wielu ośrodków, nie będę ich wymieniał, ale uważałem, że trzeba dać młodszym kolegom już szansę. Między innymi ja sobie to do tej pory bardzo cenię. Zwrócono się do mnie z Bielska Białej, żebym tam stworzył właśnie ośrodek neuroradiologii interwencyjnej. Po Bielsku jest neurochirurgia. Badania z zakresu tej neuroradiologii interwencyjnej były wykonywane w innych ośrodkach, a jest tam bardzo dobra w tej neurochirurgia. Jak pani dyrektor się do mnie zwróciła z tą prośbą, ja pojechałem z moim młodszym kolegą z nazwiska, którego już wspominałem i rzeczywiście ci koledzy, tam trójka się zaangażowała, stworzyli tam też taką możliwość wykonywania tych zabiegów. Także starałem się stworzyć w kilku ośrodkach tą taką możliwość wykonywania tych zabiegów w oparciu o zespół, który mi się udało wykończyć. Ja, tak jak powiedziałem wcześniej, uważam, że jestem w tej chwili bardzo chętny do pomocy, służę wszelkimi radami. Stąd, jak powiedziałem wcześniej, wjeżdżam na kongres poświęcony, żeby jeszcze właśnie tej neurologii interwencyjnej, żeby jeszcze uczestniczyć i być aktywnym, a przede wszystkim, żeby mieć jeszcze wiedzę, być merytorycznym w tych właśnie informacjach dotyczących neurologii interwencyjnej. Wjeżdżam na ten zjazd, na to sympozjum tygodniowe. Po to, żeby tym kolegom jeszcze pomóc. I ci koledzy ze mną chętnie współpracują, mam bardzo bliski kontakt z tymi kolegami, ale chciałbym, żeby już te wszystkie manualne rzeczy jednak oni wykonywali. Dlaczego? Dlatego, że wiadomo, im człowiek starszy, to ta sprawność manualna jest mniejsza, ale również dlatego, że im więcej się zabiegów wykonuje, tym większa jest zdolność manualna.
po prostu percepcja uczenia jest tutaj bardzo ważna i chciałbym, żeby ci koledzy właśnie wykonywali jak najwięcej tych zabiegów, żeby oni w przyszłości mogli również pokazywać. I to muszę przekazywać tu młodszemu pokoleniu. I tu muszę powiedzieć, że rzeczywiście tak się dzieje, bo w tym zespole mamy taką, można powiedzieć, stopniową degradację. Można powiedzieć, że co 10 lat jest różnica wieku i ci koledzy sobie nawzajem przekazują tą wiedzę. I ja to sobie bardzo cenię, jestem bardzo zadowolony i uważam, że to jeden z większych moich sukcesów. To jeżeli chodzi o takie merytoryczne, a z takich moich sukcesów, nazwijmy to jako kierownika katedry, to, że odchodząc na emeryturę, zostawiłem w katedrze profesora, jest osobą pełniącą kierownika katedry, jest pani profesor. Zostawiłem oprócz pani profesor dwóch habilitowanych pracowników, kilku z doktoratem. Także uważam, że i katedra, i działalność merytoryczna, i działalność naukowa jest w pełni zabezpieczona. To panie profesorze, na koniec dwa takie pytania, które teraz mi się nasunęły, bo mówiliśmy o postępie technologicznym, jeżeli chodzi o radiologię, o te wszystkie urządzenia, które zostały wprowadzone i że to jest bardzo wielki skok, ale czy pan jako profesor, czyli człowiek, który praktycznie no, w medycynie, w części tej radiologii widział wszystko, myśli, że jest jeszcze coś, co pana jest w stanie zaskoczyć i czego jest się pan w stanie jeszcze, albo będzie musiał się pan jeszcze nauczyć? Oczywiście tak. Z każdym dniem jesteśmy zasłupiwani, bo może nawet nie wchodzi nowa metoda obrazowania, ale każda z tych metod obrazowania dzięki postępowi technicznemu, dzięki coraz lepszym komputerom, dzięki większym możliwościom daje większe efekty. W rezonansie magnetycznym powstają różnego rodzaju sekwencje. Nie będę wchodził w szczegóły, które jeszcze pozwalają inaczej interpretować obraz, inaczej patrzeć na daną osobę. Także na pewno przez wiele, wiele lat się jeszcze będziemy uczyć tego wszystkiego. To kończąc już, sam pan powiedział, wybiera się pan w sobotę do Francji. Medycyna, radiologia nasza polska na tle radiologii europejskiej, światowej. W którym jesteśmy miejscu? Ja myślę, że naprawdę nie możemy się czego wstydzić, że uważam, że naprawdę to, co w tej chwili widzimy w Polsce, widzimy również na kongresach. Także uważam, że naprawdę jesteśmy porównywalni. Oczywiście możliwości wykonywania badań naukowych, kwoty, jakie są przeznaczane na badania naukowe za granicą w Polsce są mniejsze, więc może tutaj, ale na pewno poziom tej radiologii jest porównywalny i na pewno nie mamy się czego wstydzić. Ja miałem jako takie osobiste moje przeżycie, 91 rok, kiedy zostałem zaproszony do Szwajcarii, mi się udało wyjechać do Szwajcarii tam do pracy. Nie byłem zaskoczony w ogóle tym, co się tam wykonuje, tylko organizacją pracy. Także poziom, jaki myśmy w wczesnym czasie osiągnęli w Centralnym Szpitalu Klinicznym, był bardzo porównywalny z poziomem, jaki wtedy był w Szwajcarii. Oczywiście urządzenia, to był pewien jeszcze problem, ale poziom był bardzo... Także ja uważam, że jest to bardzo wysoki poziom. Pięknie dziękuję. Ja dziękuję bardzo panu redaktorowi. Gościem naszego programu, kolejnego programu Moje Miejsce na Śląsku był profesor doktor habilitowany nauk medycznych Jan Baron. Pięknie dziękuję panie profesorze za to, że mogliśmy poznać jakby taką prywatną część pana profesora, ale również, że wyjaśnił nam pan kwestię właśnie tej radiologii, że mogliśmy nauczyć się czegoś, co pan stosuje już tyle lat, a co zawsze gdzieś tam było odległe i te mroki tych pracowni radiologicznych trochę nam pan rozjaśnił. Pięknie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję panu redaktorowi i dziękuję przede wszystkim państwu. Dziękuję bardzo.